Przystępujemy teraz do stwierdzenia kworum. Czytam, że w związku z taką, a nie inną sytuacją, jaka ma miejsce, jest, nie działa nam system do głosowania. W związku z powyższym będę czytywał Państwa po nazwisku i bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Bardzo proszę, pan Waldemar Banasiak. Obecny. Dziękuję. Pan Marek Tomaszewski. Dziękuję. Pan Tomasz Parański. Obecny. Dziękuję. Pan Sylwester Chęciński. Dziękuję. Pan Dorota Gałdek. Dziękuję. Pan Ryszard Tysiorek. Dziękuję. Pan Mariusz Kozajna. Dziękuję. Pan Robert Kropikłowski. Obecny. Dziękuję. Pan Łukasz Kulasik. Obecny. Dziękuję. Pan Rafał Machuczak. Jestem. Dziękuję. Pan Marek Marcinek. Obecny. Dziękuję. Pan Czesław Marek. Pani Ewa Ochenalska. Jestem. Dziękuję. Pan Radomir Piorun. Jestem. Dziękuję. Pan Jarosław Sobański. Dziękuję. Pan Lech Spiter. Dziękuję. Pan Zbigniew Szalewski. Dziękuję. Marek Andek. Jestem. Pan Henryk Tomczak. Jestem. Dziękuję. Pan Marek Tomicki. Jestem. Dziękuję. Pani Alicja Rawnicka. Nie ma już znaleźć. Dziękuję. Informuję, iż obrady sesji są prawomocne, mamy kworum. Jest 19 osób obecnych na sali, na 21 radnych.